Otrzymałeś pismo z sądu, przedstawię 5 prostych kroków, jak możesz się z tym uporać. Zacznijmy od standardowych sytuacji. Tak naprawdę, jeżeli nie byliśmy do tej pory uczestnikami postępowania sądowego, ciężko jest nam przewidzieć, czego sprawa będzie dotyczyła, jeżeli sąd zdecyduje się wysłać nam korespondencję. Będą to 3 zasadnicze sytuacje. Po pierwsze, możemy otrzymać wezwanie na termin rozprawy jako świadek. Takie wezwanie otrzymujemy, nawet jeżeli nie jesteśmy stroną postępowania. Ktoś może zainicjować postępowanie, ktoś inny może być stroną tego postępowania pozwaną, a my, mimo że nie mamy szczególnego interesu prawnego w rozstrzygnięciu danym przez sąd, możemy zostać wezwani do tego, żeby pomóc sądowi wyjaśnić pewne kwestie wymagające tutaj dodatkowej interwencji osób trzecich. Warto jest ustosunkować do takiego wezwania do sądu, ponieważ w przypadku, jeżeli zostajemy wezwani jako świadek na rozprawę, możemy zostać obciążeni karą grzywny do 5000 zł, jeżeli nie wykonamy zobowiązania sądu. W momencie, jeżeli stawimy się na takiej rozprawie jako świadek, tak naprawdę postępowanie ani nam nie zaszkodzi, ani nie polepszy naszej sytuacji, natomiast uchroni nas na pewno przed karą grzywny. Przejdźmy zatem do 2 kolejnych sytuacji, w których taką korespondencję z sądu możemy otrzymać. Drugą sytuacją będzie pozew. Z sądu możemy otrzymać korespondencję zawierającą doręczenie pozwu. Inną sytuacją, kiedy korespondencję z sądu otrzymamy, będzie to nakaz zapłaty. W postępowaniu nakazowym i upominawczym, nie zagłębiając się tak naprawdę w charakterystykę tych pism, istotne jest, że nakaz zapłaty stanowi już orzeczenie sądowe. I od tego, czy ustosunkujemy się do tego pisma, zależą właściwie dalsze losy naszej sprawy, bo bez ustosunkowania się do pism możemy pozbawić się prawa udziału w procesie. Drugą kwestię, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę, otrzymując korespondencję z sądu, to weryfikacja terminu. Większość pism wymaga reakcji w ciągu 14 dni od otrzymania korespondencji sądowej. Przez otrzymanie rozumiem odebranie jej od listonosza lub na poczcie. Nie jest to termin, który liczymy od przekazania nam korespondencji przez domownika. Istotne jest, że ktoś odebrał korespondencję z rąk listonosza czy z placówki pocztowej i tego terminu doręczenia powinniśmy się trzymać. Oczywiście od tego 14-dniowego terminu są odstępstwa. Termin ten może być wydłużany lub skracany w zależności od tego, z jaką sytuacją będziemy mieć tutaj do czynienia. Dlatego istotne jest podejmowanie kroków w sprawie jak najszybciej. Trzecim krokiem, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę, odpierając korespondencję sądową, to poszukiwanie kancelarii lub argumentów na działanie w procesie, jeżeli decydujemy się na podjęcie tych działań samodzielnie. Każde z tych rozwiązań ma tak naprawdę swoje plusy i minusy. To od nas należy decyzja, na co ostatecznie się zdecydujemy. W przypadku poszukiwania kancelarii prawnej możemy na pewno liczyć na profesjonalną pomoc. Fakt, że argumenty, które będą w procesie wykorzystywane, będą dobrane indywidualnie do naszej sytuacji, a kolejnym z plusów, który tutaj może się pojawić, to jest to, że ktoś będzie dbał o terminowość wysyłania przez nas korespondencji oraz inne terminy, które pojawią się w postępowaniu sądowym. Dlatego decyzja, czy tutaj Państwo zdecydujecie się na samodzielne działanie, czy na pomoc kancelarii prawnej, zależy głównie od Państwa. Czwartym krokiem, jaki powinniśmy wykonać po odbiorze korespondencji sądowej, to napisanie właściwego pisma procesowego w sprawie i tym samym przystąpienie do sprawy. Ponieważ, żeby do tej sprawy przystąpić, powinna nastąpić jakaś nasza reakcja. Najczęściej pisemna, ponieważ sądy są tak naprawdę instytucjami bardzo sformalizowanymi, dlatego mogą od nas wymagać właśnie takich kroków podejmowanych na piśmie. Dlaczego też podkreśliłam, że pismo, które wnosimy w sprawie, powinno być pismem właściwym? Ponieważ w zależności od tego, jaką korespondencję sądu otrzymamy, to wymagana jest zupełnie inna reakcja. Tak jak wskazywałam, z sądu możemy otrzymać pozew, czyli pismo wnoszone jako pierwsze w sprawie przez stronę powodową, czyli nasz bank lub instytucję finansową lub chwilówkę, w zależności od tego, gdzie jakie zobowiązanie mamy. W przypadku pozwu wymaganym pismem jako reakcja na jego otrzymanie to odpowiedź na pozew. Natomiast w przypadku otrzymania nakazu zapłaty ta sprawa nam się troszeczkę komplikuje. Tak jak wspominałam, nakazy zapłaty mają zasadniczo 2 podgrupy.
może być nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i w postępowaniu nakazowym. Żeby nie wchodzić tutaj w takie prawnicze szczegóły dotyczące każdego z tych postępowań, mogę powiedzieć, że odpowiedź na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w postępowaniu nakazowym nosi inną nazwę. W przypadku postępowania upominawczego składamy sprzeciw od nakazu zapłaty, a w przypadku postępowania nakazowego składamy zarzuty. Z punktu widzenia osoby, która nie jest prawnikiem, nie ma to większego znaczenia, jest to tylko kwestia określenia nazwy, ponieważ w treści i tak wyrazimy swoje podejście co do tego, co z sądu otrzymaliśmy i co do roszczenia tej instytucji finansowej, która nas do sądu tutaj zgłosiła. Natomiast z punktu procesowego niesie to za sobą pewne komplikacje, o których również Państwo dowiecie się z serii na kanale. Piątym krokiem, jaki powinniśmy podjąć w przypadku otrzymania korespondencji sądowej, to wysłanie naszego pisma sporządzonego już w kroku czwartym do sądu lub złożenie go w biurze podawczym sądowym. Istotną kwestią, jaka tutaj powinna być przez Państwa wzięta pod uwagę, to, że wysyłając korespondencję powinniśmy zmieścić się w terminie. Termin, jak wspominałam, zazwyczaj jest 14-dniowy, ale może być on skracany lub wydłużony w zależności od sprawy. Dlatego istotne jest, żeby te wszystkie 5 kroków, które tutaj omówiliśmy, sporządzić jak najszybciej, tak byśmy mogli się w terminie zmieścić. Może się jednak zdarzyć, że to nie sąd będzie się z nami kontaktował z informacją o tym, że toczy się wobec nas jakieś postępowanie, albo co gorsza, że został wydany przeciwko nam jakiś wyrok w sprawie. Taki kontakt może podjąć jeszcze wierzyciel lub komornik. Jeżeli wierzyciel, a więc bank, chwilówka lub inna instytucja finansowa podejmuje z nami taki kontakt, zazwyczaj pisze, że w sprawie wydano nakaz zapłaty lub że dysponuje innym orzeczeniem przeciwko Państwu i tym samym straszy komornikiem, można podjąć postępowanie wyjaśniające. Jeżeli Państwo nie mieliście wcześniej informacji o toczących się postępowaniach, jest to wręcz wskazane, żeby takie postępowanie wyjaśniające podjąć. Miałoby ono na celu zweryfikowanie, czy faktycznie wierzyciel dysponuje jakimś orzeczeniem przeciwko Państwu, czy może jest to tylko jednak taka forma windykacji, czyli taki straszak, żeby Państwo zmobilizowali się do tego, żeby spłacić jakąś należność wobec tego banku lub innej instytucji finansowej. Drugą sytuacją, kiedy to nie od sądu dowiadujemy się bezpośrednio o toczącym się postępowaniu, jest sytuacja, w której to komornik już wszczyna postępowanie i dowiadujemy się o tym, że jakieś orzeczenie zostało przeciwko nam wydane, dopiero w momencie, kiedy nasz rachunek zostaje zajęty w wyniku egzekucji komorniczej. Jest to sytuacja drastyczna, jednakże często również się zdarza w przypadku, kiedy mieliście do czynienia z przeprowadzkami w przeszłości lub innymi sytuacjami, które powodowały to, że przez dłuższy okres nie znajdowaliście się Państwo pod miejscem swojego zamieszkania. O tym jednak, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy komornik wszczyna egzekucję na podstawie tytułu, o którym Państwo nie mieliście pojęcia, opowiem w kolejnym odcinku. Podsumowując natomiast dzisiejszy odcinek, warto pamiętać, że otrzymując korespondencję z sądu, warto podjąć 5 prostych kroków na to, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. Po pierwsze, ustalamy, czym jest pismo z sądu. Po drugie, weryfikujemy termin. Po trzecie, poszukujemy kancelarii prawnej lub sami stworzymy argumenty w sprawie. Po czwarte, piszemy pismo do sądu, podkreślam, właściwe pismo do sądu. Po piąte, wysyłamy to pismo do sądu lub składamy je bezpośrednio w sądzie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do subskrypcji, zostawiania łapek w górę oraz kliknięcia dzwoneczka, który będzie informował o nowych odcinkach z naszej serii.